Jeden z najbardziej leniwych, jednakże wymagających ranów, jaki wymyśliłem, brotato, to zagranie z Soldierem. Czyli postacią, która niekoniecznie chce się ruszać. I pomimo tego, że już pokazywałem, że jestem w stanie zrobić rany, w których się nie trzeba ruszać, tak na odcinku jeszcze mi to chyba nie wyszło. I czemu mówię, że nie można się ruszać? Soldier. Postać, która nie może atakować w momencie, kiedy się rusza. Jednakże ma same bonusy. Damage, Attack Speed, Movement Speed, Pickup Range oraz Knockback, które wydaje mi się, że są wystarczającymi statystykami do tego, by ten run zrobić. Jednakże broni początkowych nie ma zbyt wiele, które mnie satysfakcjonują i też trzeba mieć szczęście, aby uzyskać wystarczająco szybko bronie, które by nas ratowały w przyszłości, ponieważ jesteśmy na Danger 5, czyli siódma fala ma specjalne laserniaki, jak ja to mówię. W 9 fali jest bardzo dużo mobów, które mogą nas zlikwidować. W 11 czy tam 12 jest fala hordy, coś w tym stylu. Jest to dużo momentów, w których stanie w miejscu niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Jednakże wierzę, że nam się to uda i zaczniemy ten run z kopyta. I go jakoś, powiedzmy, przejdziemy. Zaczniemy od broni, która ma zarówno duży damage, jak i też duży attack speed, czyli pistol, który wydaje mi się być odpowiednim do naszego runu, ponieważ shredder, mały damage, laser gun, mały attack speed, SMG, mały damage, pomimo tego, że kuszący jest ten attack speed, i double barrel shotgun to jest coś, co mam nawet pomiędzy tego damage'u, jak i attack speed'u, jednakże jest na bardzo bliski dystans. Więc bierzemy sobie pistol, danger 5 i opowiadam wam teraz, co mam na myśli. Ale wiecie, jaki mam plan co do tego ranu. Po pierwsze, będę chciał dużo range'u. Po drugie, będę chciał szansę na to, żeby wszystkie projectile piercowały przeciwników. Po trzecie, będę potrzebował dużo dużo HP, dużo attack speedu, dużo bentwonego lifestealu i tak dalej. Wszystko, żeby zrobić z nas jedną wielką maszynę po prostu do zabijania. Szkoda, że nie pojawiło się na samym początku żadnego laka, ponieważ wydaje mi się, że lak jest potrzebny nam, żeby dostać szybko jakieś fajne bronie, ponieważ moim końcowym efektem byłoby posiadanie miniganów i rakietnic, ale nie oczekujemy wszystkiego tak od razu na sam wstęp. Kupiłem double barrel shotguna na sam początek i nie bierzemy nic więcej, tylko rerolujemy. Bierzemy sobie shreddera i z tych rzeczy już nic więcej nie bierzemy ani nie lokujemy. Mamy już teraz 3 bronie, więc mamy, powiedzmy, ten zwiększony range o chyba to jest 20 range'u albo 15, nie, może 30 nawet. 3 broń, a może przy 4 jest 30. W każdym razie mamy dużo zwiększony range. Mamy shreddera, który przy dobrym wietrze oczywiście wybuchnie. Mamy pistol, który ma dość nawet spoko damage na dystans oraz fire rate. No i shotgun, który nam pomaga na blisko i zaraz nie kichnę. A tego bym nie chciał. Bierzemy sobie tutaj range, mamy teraz SMG, więc mamy już w ogóle 4 typy broni, które są unikalne. Szkoda, że nie dostaniemy żadnego buffa za to. Stąd lokuję sobie Angli Tyfa, ponieważ chcę mieć szansę na redukowanie movement speedu naszych przeciwników, ponieważ czasami niektóre stwory będą naprawdę na tyle szybkie, że to zdjęcie tego tego movement speedu będzie wystarczające, żeby na przykład jakiś unit do nas nie doszedł, nie zaatakował nas i tak dalej. Ogólnie najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że dopóki jestem w stanie wszystko clearować, jest spoko. W momencie, kiedy nie jestem w stanie tego sklearować, ja nie mogę uciec. Ja praktycznie muszę stać w miejscu, ponieważ jeżeli będę próbował uciekać, to nie będę atakować. I to się tak wszystko ze sobą łączy. Bierzemy range damage kosztem range'u, trudno. Tutaj bierzemy luck. Mamy teraz tak, ugly to fat, jak powiedziałem, będę chciał wziąć. Teraz tak, shredder sobie zalokujemy na kolejną rundę i skartę sobie zalokujemy na kolejną turę. Czwarta fala, miejmy nadzieję, że ogólnie nasz damage zacznie się stakować, ponieważ jak na razie, musiałem to uniknąć. Jak na razie niekoniecznie ten damage mnie zadowala. Tak, w sumie co mamy ten range, mamy attack speed, to wszystko się ze sobą jakby, powiedzmy, dodaje, ale no właśnie, damage jest troszeczkę niezadowalający, więc chciałbym go troszeczkę podbić. Jeżeli czasami spojrzycie na mnie i zobaczycie, że czemu patrzę się w prawy górny róg rogu, prawy górny róg, chyba, chociaż w odbiciu lustrzanym chyba w... może w prawy, nawet szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że standardowo mecze lecą u mnie i wyjątkowo, że jest taki troszeczkę mniej ważny mecz, to po prostu pozwalam sobie na ten moment nagrywać. HP regeneration sobie w tym momencie weźmiemy, a tutaj w tym momencie weźmiemy sobie luck, to co jest dla mnie potrzebne. Teraz tak, skat, jak powiedziałem, i shredder, rerolujemy, możemy wziąć sobie laser guna, więc mamy już 6 broni, więc mamy już maksymalny range. Bierzemy sobie oczywiście, żeby było więcej drzewek dookoła nas, w tym momencie możemy sobie wziąć laser guna, żeby mieć go już na drugim tierze.
i możemy sobie zlokować max HP na kolejną turę. Zacznę teraz ogólnie troszeczkę zbierać materiałów, bo pomimo tego, że mam ten zbieranie z dość sporego dystansu, to jak widzicie, czasami leżą po prostu na ziemi te materiały i po prostu nie zbieramy wystarczająco hajsu na turę, abym czuł się bogaty w sklepie potem. Plus troszeczkę przez to levelu tracimy, tak? No bo jednak nie zbieramy tego, więc level się nie bija, to muszę się przenieść do drzewa, że może ewentualnie po iluś tam losowych strzałach drzewo się zniszczyło. Dokładnie to miałem na myśli, teraz się troszeczkę przesuwam góra, dół, lewo, prawo, żeby oczywiście z tej każdej strony pozbierać. Patrząc przez to, że mamy tyle broni, to możemy tutaj ładnie wszystkich aktualnie clearować i że mamy Shreddera, nawet dwa Shreddery plus nasz Double Barrel, to też czuję się spoko, jeżeli chodzi o clear. Tutaj max HP dodajemy, tutaj możemy sobie dać armor, bo czemu by nie. Tutaj możemy teraz tak, na pewno chcę skarżę mieć jeszcze więcej expa. Chcę mieć więcej życia. Zostawiamy na razie laser guna, który wejdzie na drugi poziom potem. Wydaje mi się, że wtedy połączę dwa shreddery. Może nie. Wbijam go po prostu na tier 3. Ponieważ ja chcę mieć tą większą szansę, że będzie eksploziv. Bo jak mam z jednego 50%, drugiego 50%, ja nie wiem, czy ten procent się zwiększa, jeżeli mamy wyższy tier. Więc jak to te projektile może, jak nie jeden wybuchnie, to może drugi wybuchnie i wiecie, ja potrzebuję tego wybuchu. Ja potrzebuję tego wybuchu do tego clearowania, tutaj mamy fajny item. Mam nadzieję, że coś naprawdę fajnego nam z tego wypadnie, coś co będzie idealne do tego ustawienia turetkowego. Bo jest wiele itemów, które mogłyby nam tutaj pomóc, na przykład to, że jak stoimy w miejscu, to mamy jeszcze większy attack speed. Albo właśnie penetracja pocisków 100%owa, albo może coś z damage'em, no nie wiem co mógłbym jeszcze tutaj wymyślić z rzeczy, które bym chciał otrzymać, a może jakiś duży lifesteal, duży health regen, a może jakiś dużo HP, no miałem razie jakiś fajny item, proszę, fajny item. Nie zadowala mnie to, przepraszam, ale nie zadowala mnie to, ja to recykluję. Z tego wszystkiego bierzemy sobie attack speed i teraz dużo broni, czyli teraz tak, biorę sobie na wyższy tier. Biorę to na wyższy tier i chyba jednak biorę Shreddera, łączę w takim razie. No muszę to zrobić, żeby to kupić, jako jedyna chyba opcja taka słuszna. To będę chciał, żeby mieć jeszcze większy pick-up range. To wezmę, żeby atakować damage taki z mojego, zależności od mojego HP. I czy Black Belta będę chciał, więcej expa niby kosztem laka, wiecie co wezmę. To mi się wydaje, przyda się nam ten exp. Ja muszę jak najwięcej level bijać, bo to jest 7 fala. Laserniaki będą się aktualnie trafiały na naszej mapie i to jest przerażające. Nienawidzę tych stworów. Bo niby one nie muszą mnie zawsze trafić, to jest to pocieszające takie troszeczkę, ale jednakże jak trafią, to zaczyna się taka taki moment, w którym się boję o swoje własne życie, ponieważ mam tylko 33 życia na ten moment. Nie, znaczy tylko, aż chcecie patrzeć na to jak chcecie. Ja po prostu się boję przy takiej ilości. I mam tego medical guna i tak dalej. Że ja widzę, jajko, to może go zestrzelimy? Nie, zestrzeliłem niestety. Ale no, dla mnie to jest mało HP, jeżeli chodzi o moment, w którym nie mogę praktycznie ruszać i uciekać przed przeciwnikami. Tak, jeżeli bym chciał uciekać cały raz 33 HP, to jest wystarczająco, ale stoję w miejscu. Niekoniecznie. Max HP kosztem dodża, bierzemy to zdecydowanie. Tutaj bym chciał wziąć HP Regeneration, z tego wszystkiego chciałbym wziąć range damage, potrzebujemy tego damage'u. Teraz tak, to jak powiedziałem chcę wziąć, to jak powiedziałem chcę wziąć ten harvesting, tutaj minus enemies, może to weźmiemy. Wydaje mi się, że to może nam się przydać, ale jak to na razie dobrze pójdzie, znaczy jak na razie dobrze idzie. 8 fala, mamy nawet taki pokaźny damage przez to, że się nam pobijały te tiery. Mamy 6 gunów, czyli mamy spory range. Tutaj, o Jezu, odczułem w końcu pierwszy raz, że jednak ten damage nie jest tak fajny, jakby tak mi się wydawało. To niby ten gigachat uzbrojony poszedł szybko. Ja nie rozumiem, czasami te mobki giną naprawdę szybko, czasami one są po prostu wręcz nieśmiertelne, bez względu na to, ile ich fokusuje. Może to jest właśnie kwestia wybuchu, że Shredder, jeżeli wybuchnie, to może więcej. Znaczy łatwiej jest o wiele zmeltować, a jak nie wybucha, to wtedy się to odczuwa bardziej. Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. W każdym razie
Na razie jest tutaj całkiem spoko, wypadł nam już itemek nawet, więc też fajnie. Będę się teraz przemieszczał tylko i wyłącznie, jeżeli będę widział, że gigaczady nie są jakoś w moim otoczeniu, ponieważ jeżeli są w moim otoczeniu, to ja muszę do nich strzelać. No chyba, że na mnie będzie leciał, to wtedy się odsunę chętnie dla własnego spokoju. Tutaj zebrałem sobie tyle, ile mogłem jeszcze tego hajsu. Engineering damage'em nie, tego nie bierzemy, więc to jest recycle od razu. Tutaj zwiększamy sobie damage ponownie. Harvesting powiedziałem, tureta nie będę chciał brać, jakby był leczący turet, to może bym go wziął, może by mi się pojawiał pod nogami, by nas leczył. Tu jest items price, to na pewno bierzemy elemental damage, HP regeneration. Wydaje mi się, że mógłbym wziąć jedno i drugie, te dwa tutaj obok siebie, żeby mieć tą regenerację życia dużą. Teraz tak, to będę chciał na pewno brać, kosztem damage zmniejszony, ale attack speed zwiększony. Tutaj zmniejszymy sobie luck, trudno. Ten luck może nam się trafić jakoś z levelu w tej fali. To jest 9 fala. 9 fala jest o tyle fajna i niefajna, że właśnie jest tutaj bardzo dużo mobów, więc można tutaj zdobyć naprawdę dużo pieniędzy. Jednakże można też się w pewnym momencie tak wpakować w tarapaty, że nie jest zbyt fajnie, ponieważ są tu te raszujące mobki, są też po pewnym czasie gigaczady i zaczyna się robić po prostu naprawdę gorąco. Jednakże mamy tyle broni, że możliwe, że nam się uda to wyczyścić wszystko, tak? Okej, to ja się przesunę minimalnie, żeby nie dostać tego damage'u, żeby nie panikować, żeby czuł się troszeczkę bezpieczniej. Okej, tutaj zrobiłem też mały ruch do boku w momencie, kiedy leciał na mnie gigaczad. Jeszcze tylko 20 sekund. Dobrze, mamy tego medical guna, bo to mnie naprawdę troszeczkę uspokaja w momencie, kiedy bym nawet dostał ten damage, to czasami nam będzie mnie coś mogło wyleczyć. Owszem, czasami pamiętajcie, nie jest to reliable źródło leczenia. To nie jest tak, że ja mogę być z tego leczony cały czas. No i też to ściąganie, które mamy z 230 pick-up range'u wzmocnione, coś w tym stylu. Uświadamia, że jakby co życie nam zostanie ściągnięte. Okej, okay, range'a bierzemy zdecydowanie i teraz tak, mamy 3 levele do wbicia, więc możemy sobie tutaj bardzo fajne rzeczy wybrać. Na początku zaczniemy od damage'u, który stracę w sumie. Stąd weźmiemy sobie range, żeby mieć większy range po prostu dla samego siebie. I tutaj mamy attack speed lub luck. Szczerze mówiąc, wezmę luck, ponieważ luck stracę. Jeżeli dobrze pamiętam. Uj, teraz bardzo dużo rzeczy stąd. Chcę to, chcę to. Armor na razie w takim razie locknę. Ale usuwamy to, bierzemy tego shotguna. I wystarczyło nam, dosłownie jeden golda, bo jeden golda nam starczyło. To mamy laser guna, którego będę mógł ulepszyć. Nie, nie będę mógł go ulepszyć. A nie chcę dać SMG-ka. Tak mi się przynajmniej wydaje, że on jest, chociaż, czy co? Ja to locknę i ten SMG nam po prostu wyjdzie z naszego obrotu. Wydaje mi się, że to będzie rozsądna decyzja. I teraz mamy falę 10. Okej, okay, co jest fali 10? Na razie po prostu normalne stworki, tam powiedzmy gigaczady są jakieś, ale na razie nic takiego jakiegoś poważniejszego na naszym ekranie nie widzę, co mnie bardzo cieszy. Oby nam się trafiło jak najwięcej tier 3, czy może nawet tier 4 w tym podejściu, bo podbiliśmy sobie tego laka, troszeczkę straciliśmy, ale mam nadzieję, że to właśnie nam jakby... Chyba przeważyłem tym podbiciem laka niż zdjęciem go w dół, więc mamy jakby ten większy, więc może nam się właśnie to poszczęści. Nie tylko co w itemach z samego levelu, co też właśnie może w itemach w sklepie. Jak na razie możemy sobie tutaj, jak widać, pięknie stać. Nie jest to jakoś dla nas... Oh my god, ledwo to powiedziałem. Tylko ledwo to powiedziałem. Jest loot goblin ogólnie na mapie. Jest loot goblin na mapie, więc fajnie byłoby go zlikwidować. Nie wiem, czy go zabiłem, czy nie. Nie, chodzi zaraz obok nas. Dobra, teraz został zlikwidowany. Dwa gigaczady tutaj oraz straszujące jednostki tutaj nas atakują, że próbujemy zabrać się jak najwięcej expa. Jak najwięcej expa, jak najwięcej expa. Okej, okay, zabraliśmy sporo expo, mamy te dwie skrzynki. Leczący turet to zdecydowanie co chce. I engineering kosztem damage'a nie, pomimo tego, że wziąłem tureta. Range damage zdecydowanie potrzebujemy tego damage'u. I teraz, tak jak powiedziałem, SMG chcemy stracić najprawdopodobniej. Chyba, że będę... Jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze lecimy chwilę. Max HP damage, armor, speed to możemy sobie wziąć. HP regeneracji, żeby spadło, może być. Raz zrolujemy. Teraz tak. Medical gun. Shredder. Shredder nam się wbije. Wiecie co? Sprzedam SMG-ka. Nie, zobaczcie ten damage, to jest 33 do 106, ja muszę wziąć laser guna. To nie jest kwestia tego, czy ja to chcę, ja to muszę wziąć. Laser gun i shredder. Medical guna sobie locknę. Ale tylko po to, aby go zmienić na przykład za pistol. Albo za medical gun. Chyba za pistol. Żeby mi dwa medical guny. Wydawało mi się... Okej, okay, ustawiam się w tym miejscu. Żeby mnie ten turret trzymał po prostu. Po to go wziąłem, żeby go utrzymać. I teraz... To jest ogólnie problem w tym momencie. Ponieważ następna fala jest elitką. Elitka nie będzie nam mówiła sobie... Oj...
Kubuś, postój sobie. Nic ci się nie wydarzy. Nie, ona będzie mnie raszowała. Ja będę musiał więcej dodżować, uciekać, unikać. To nie będzie gameplay, który jest przyjemny na tej postaci. To będą fale, które są największym koszmarem, jaki mi się wydaje, że może być. Pomyślcie sobie w ogóle, jak będzie wyglądała ostatnia fala, jeżeli nie osiągnę miniganów, rakiet i tak dalej. Tam też nie będzie. Postoimy sobie, poprzytulamy się. Nie, nie, nie. Chyba chcę tutaj pozbierać. Muszę się odsunąć do tego tureta. Muszę próbować zdobywać itemy. Okej, wypadły mi dwa itemy. To jest cudowne. Bardzo cudowne wręcz. Okej, teraz tu, teraz tutaj poatakujmy, teraz tu. Robimy wszystko, co w mojej mocy, aby to wszystko polikwidować i pozbierać jak więcej expa. Teraz tak, free reroll. Oczywiście bierzemy. Attack speed kosztem damage'u. Alright. Bierzemy sobie range damage. Oczywiście, że tak. Teraz tak. Range damage. Bez zastanowienia. Glasses, oczywiście. Pistol, tak jak powiedziałem, wchodzi nam medical gun, bo to jest coś, co potrzebuję wziąć. Tylera nie chcę. Damage. To rokujemy, jeżeli przeżyjemy. Zobaczcie, 12, 15, 18 fala. To jest po prostu tragedia. I teraz jest ta nasza 12 fala. Jest elitka. Która to jest elitka? To jest elitka spełniająca lasterniaki. O Jezus Maria. Muszę za nią przemieszczać. O kurcze. O kurcze. O mój Boże. O mój Boże. Tak, stój tu lepiej. Ja bym cię chętnie pokonał. Chętnie bym cię pokonał, wiesz? Naprawdę. Ten tier 2 crate z ciebie, piękna sprawa. Daj się pokonać. Okej. Zrobiło mi full życie przez to, że to zebrałem. Tier 2, proszę, coś supergo. Engineering XP gain max HP. A mi, no, beznadziejnie moim zdaniem, ale wezmę. Może będzie mnie o wiele więcej leczył ten turret, przez co się będzie fajnie żyło. Czy coś. Armor, zdecydowanie armor. To bierzemy, bo przeżyłem, tak jak powiedziałem. Lifesteal control. Okej, oczywiście. Lifesteal wyrówną sobie do zera, aby miał więcej HP regeneration. Może? W sumie. Kurczę, mam ten damage na minus już. Nie. Wiecie, co zostawię ten lifesteal. Czy mieć po prostu szansę na lifesteal i tyle. To. Roll. Medical gun, który będę potrzebował zdecydowanie do wzięcia. Może na dwa wezmę? Bo wiecie, ja tutaj go wbiję na trójkę, będę miał go na czwórce, a to będę miał na jedynce, po prostu żeby mieć. No, to zrobimy tak. A tu jeszcze raz możemy wziąć, żeby wszystkie materiały się może do nas ściągały. Okej, teraz 13 fala. Powinno być luźniej. Powinno być luźniej, bo tutaj nie ma naszego żadnej elity, tak? Ale ryzykowałem. Jak zobaczycie moje życie w poprzedniej turze, ja zasługiwałem na to, żeby zginąć tam. Tak, koniec końców. To było bardzo głupie, ryzykowne i tak dalej. Powinienem być po prostu safe, siedzieć z tyłu, ale... Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. Więc trzeba było zaryzykować. Tu niech turet leczy. Wiecie, że oszkoda, że ten turet nie ma czegoś takiego, żeby wersja lepsza turet tego wypadła. I ma na przykład 5% szansy na full heal'a. Może nawet mniej, bo 5% może się na przykład wydawać dużo. Ale coś w tym stylu właśnie, że taki full heal. To by było wtedy genialne. Pod tym buildem, przy tym buildzie. Słuchajcie, opancerzeni czy nie opancerzeni, wszystkich tutaj leki budujemy. Ale wiecie, czego się boję? Potem jeszcze czerwonych obwódek. Oj, z nimi będzie tutaj naprawdę nieciekawie. One aktualnie zaczną nam wjeżdżać na łeb. Haha, to będzie w ogóle cudowne. Oni ile ten turel też będą się zobaczyć? Max HP kosztem dodża, bierzemy to oczywiście. Materiał, kiedy biorę crate'a, oczywiście. Przepraszam bardzo serdecznie. Attack speed, zdecydowanie. I teraz tak jak powiedziałem, co chciałem... drugi turret. Na pewno dobierze, będę brał. Teraz tak, tak jak powiedziałem, medical gun chcę połączyć. Kupić tego. Medical tego. I w sumie weźmy to. Roluję raz. Laser guna będę mógł sobie wziąć, że nam pomaga w razie czego. Lifestyle nie chcę tracić już. Więc tylko laser gun zostaje. Okej. Gdzie jest turret? Gdzie jest turret? Okej, tu są. Nawet dwa obok siebie.
Będą mnie podwójnie w takim razie leczyły. W swoim tam tempie. Bo w swoim tempie, ale będą. Może jeszcze tutaj trochę bardziej ustawię? Okej, okay, daj mi łapie. Tak, żeby mnie łapały turety, ale żeby też jak najwięcej tego jakby levelu łapać. Żeby nie było tak, że na przykład zeswarmuje się jakoś dużo z dołu jednostek i na mnie najadą w takim momencie, że nie będę mógł po prostu zareagować. Czy będą mi te turety leczyły? Okej, okay. Są dalej mnie leczą jeden i drugi, więc jesteśmy w dobrej sytuacji. Nie rozumiem, czemu jeden jakby przez chwilę przestał i jakby się wyrównały te ich tempa leczenia, ale no trudno, niech tak będzie. Nie w ogóle mówię, po ile mnie leczą, ponieważ nie skupiłem się w końcu. Teraz zobaczmy, plus 3 dostałem, to nie jest jakoś tak zadowalająco dużo, tak szczerze mówiąc. Chyba, że mam po prostu engineering jakoś na bardzo w dół i ten mój doktorat, czy co ja tam w ogóle dostałem, niekoniecznie się może dobrze przeliczać. Bo już zobaczcie, jak ja mam engineering. Kurczę, Loot Goblin latał, teraz dopiero widzę. Widziałem, że Loot Goblin biegał, niedobrze. Shredder. Zamiast Medical Gana? Nie, mało bije, bardzo mało bije. Ja mam się na tym, 80% wybuchało, okej. Biorę ten turret, roluję. Laser Gun'a nie będę, chociaż Laser Gun, żeby był większy damage zamiast Medical Gun'a. No, weźmiemy to. To lokuje. I to lokuje. Ile mamy tego engineering? O, 10, to ile to leczy? Po 3, okej, dobra, to masz tylko 5% z engineeringu. Dobra, tu jest jeden turret, tu jest drugi turret. Czy ja będę w stanie zrobić tak, żeby... O kurczę, to jest elitka. To jest nosorożec. To jest nosorożec, moi drodzy. To nie jest coś, co mogę sobie pozwolić stać w miejscu praktycznie. Ponieważ muszę uciekać projectile, które on wypuszcza. No ta, teraz on będzie jeszcze szybciej się zakręcał. Musiałem wbiec, bo spanikowałem. Znaczy nie musiałem. Wbiegłem, spanikowałem, dostałem damage. Oddałem tę rundę jak kretyn. Nie chciałem tego robić, ale oddałem. Taka fajna postać, to ma taki fajny potencjał, a mnie tak gra nienawidzi. Nie dostaję tych broni, które ja chcę, czyli bazooka i minigun. Ja wiem, to wymaga lacha. Mam te 14, to nie jest może jakaś gigantyczna ilość, ale no nie mogę dostać broni, które chcę. Zobaczcie w tym ranie, dostałem 41% damage'u. Nie wiem, czy się idzie przez to, że stałem w miejscu, czy nie. Może to jest właśnie leczone, zostanie w miejscu, ale to jest 41% większego damage'u. Mam range damage 21, o ile to się nie przelicza z tym. Attack speed 115, range... wydaje mi się, że mam więcej, że mogłem mieć więcej, bo to z samych broni mam 60, ale no niech będzie, mamy range 99, więc atakuję naprawdę przez dużą część mapy. Nie wiem, co musiałbym zrobić więcej, ale się nie udało, więc no niestety w tym momencie żegnamy się z tym ranem. 15 fala, ale wydaje mi się, że sam koncept tego buildu mi się jest na tyle fajny, że może ktoś sam spróbuje, może ja sam będę próbował sobie, tak wiecie, na własną rękę czy w tym stylu. Na razie to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę. Nie wiem, czemu to powiedziałem, ale widzimy się w kolejnych odcinkach kiedyś czy coś w tym stylu. Siemanko, peace, yo!